Po dojeździe na miejsce pierwszych jednostek około godziny 4 nad ranem okazało się, że płonie jedna z hal byłych obiektów po ZEFAM-ie. Jak widać, obiekt jest o znacznej powierzchni, kubaturze, o bardzo skomplikowanej, zróżnicowanej bryle architektonicznej i o zróżnicowanej wysokości. Z chwilą przyjazdu pierwszego samochodu objęta pożarem była ta część budynku. Budynek tutaj jest trzykondygnacyjny z przekryciem palnym i ze stropami o konstrukcji drewnianej. Powierzchnia pożaru po dojeździe pierwszych zastępów była około 400 metrów kwadratowych. Na miejsce zostało zadysponowane 17 samochodów ratowniczo-gaśniczych z miasta, z Zielonej Góry, z gminy Zielona Góra oraz z JRG Nowa Sól. Na miejscu były samochody także specjalistyczne, 3 drabiny. Działania prowadziliśmy we wszystkich możliwych kierunkach, czyli prowadziliśmy działania gaśnicze wewnątrz budynku, z zewnątrz budynku oraz z 3 stanowisk usytuowanych na drabinach mechanicznych. Po około 1,5 godzinie sytuacja została na tyle opanowana, że pożar się nie rozprzestrzeniał, został zlokalizowany i działania już dogaszające pogorzelisko i istniejące zarzewia ognia trwały do około godziny 9-10. Mówimy tu głównie o pustostanach. Czy w związku z tym możemy mówić o jakichś realnych stratach? Jak widać było, to częściowo obiekty były zagospodarowane, były przeznaczone na magazyn, częściowo na pomieszczenia usługowe, ale większość tych obiektów, tych pomieszczeń użytkowych znajdowała się jakby w pomieszczeniach przylegających. Część, która uległa spaleniu, była w większości nieużytkowana. Czy możemy coś powiedzieć na temat przyczyn wybuchu ognia? Przyczyny będą ustalane przez biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa. Na ten moment żadnych, nawet takich wstępnych przyczyn podać nie możemy. Nie, pożar był zbyt duży. Miejsce objęte pożarem z chwilą dojazdu już pierwszego samochodu na miejsce było tak duże, że nie jesteśmy w stanie w tej chwili ustalić, jaka była przyczyna. Akcja skomplikowana, to co pan podkreślał. Wszyscy strażacy cali, zdrowi wrócili do swoich jednostek. Tak, na szczęście do tej chwili, w której rozmawiamy, nie mamy informacji, żeby komukolwiek się coś stało. Nikt nie został ranny, nikt nie ucierpiał. Także wśród strażaków, także wszyscy powrócili szczęśliwie do swoich jednostek.